Juliusz Machulski, król polskiej komedii, powraca do kin z najnowszym filmem pod tytułem Volta. Ja bardzo optymistycznie szedłem na ten seans. Może to ze względu na to, że nie widziałem ani Ambasady, ani Kołysanki poprzedniej. Ostatnim filmem, który widziałam w ogóle jest Vinci, więc ile minęło? 13 lat? Film trochę sprawia wrażenie, jakby był takim duchowym spadkobiercą Vinci, bo mamy tutaj znowu przekręt. Znaczy mamy sprawia jakieś wrażenie po zwiastunach, natomiast właśnie po seansie it's a trap. Sprzedaje nam się film, który opowiada o jakimś przekręcie, będzie sporo humoru, będzie sporo gagów i wszystko to jest wokół korony Kazimierza Wielkiego, którą nagle Olga Bołądź znajduje w ścianie swojego własnego mieszkania. Wszystko kręci się tutaj wokół marketingu, dlatego też, że ten film jest jedną wielką reklamą. Choćby Lublina, samego Machulskiego i jego sztuki. To jest jakaś domena ostatnio polskich produkcji, że nie wiem, jest problem z pozyskaniem pieniędzy i znalezieniem producentów, żeby wyłożyli pieniądze na produkcję nowego filmu. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem, że nawet takie nazwisko jak Juliusz Machulski potrzebuje mieć taki product placement w swoim własnym filmie. Już mieliśmy to przy okazji Porad na zdrady i niesławnych Berlinek. Tutaj no to po prostu rozgrywa się w Lublinie i mamy takie kilka razy albo ujęcie na plakat spektaklu, albo ujęcie na nazwę hotelu, ile ma gwiazdek. Takie długie ujęcie przeciągnięte, żebyś przypadkiem widzu nie pominął, że tutaj akurat w tym hotelu dzieje się akcja. I żeby ci się cały czas przypominało, że to jest Lublin, bo to jest ważne. To musi być Lublin. Już pomijając ten product placement, który jest no dosyć niefortunny, to czy film sam się broni? Czy to jest dobra komedia? Czy jest tam coś, na co warto przejść do kina? Oh, hell no! Ten film na pewno mimo wszystko jest bardziej komedią niż historią kryminalną o jakimś przekręcie, moim zdaniem. Zdecydowanie. Problem w tym, że to jest kompletnie nie mój typ humoru. Bo tego humoru tam jest dużo. Tylko, że to jest humor, moim zdaniem, wywleczony z polskiego kabaretu. Czego po Machulskim się nie spodziewałam. Akcja tego filmu rozgrywa się na dwóch osiach czasowych, ale z tych dwóch osi czasowych mamy jeszcze mnóstwo takich wtrąceń retrospekcyjnych, fantazyjnych w pewien sposób dotyczących historii Polski. I to jest kuriozum. Olga Bołądź znajduje koronę w ścianie swojego własnego mieszkania i tą koroną zainteresował się pewien facet, który się nazywa Bruno Volta. I on chce tą koronę dostać w swoje chciwe łapki ze względu na to, że będzie na pewno kosztowna, a po drugie dzięki niej może wygrać kampanię, którą właśnie prowadzi w tym momencie wizerunkową dla jednego z polityków, który stara się o bycie prezydentem w pewnym momencie, a nawet królem. Tak, ponieważ Bruno Volta jest spin-doktorem, co jest niejednokrotnie w filmie podkreślane. I oczywiście jest przy okazji też geniuszem, a przynajmniej tak lubię o sobie mówić i poprawiać wszystkich dookoła. Tak. Jeżeli o to chodzi, to ja akurat poczułam z nim pewną nić porozumienia, bo kiedy słyszę, że ktoś ma mimikę twarzy, to mi się nóż w kieszeni otwiera. A możesz mieć mimikę dupy na przykład? Wiele właśnie humoru opartego jest o to, że ktoś się w czymś myli, Andrzej Zieliński go poprawia i to jest takie śmieszne. Najważniejsze jest to, że cały ten wątek z braciakiem, który wydaje się po trailerze wydaje się być jakiś taki marginalny. On jest tutaj dosyć istotny i tego braciaka jest naprawdę dużo. Cały ten przekręt schodzi na drugi plan, bo tak, wszystko wiąże się tutaj z tą kampanią. I są źle położone akcenty. Być może przez to, że niektóre sceny są rozwleczone. Tak mi się wydaje, że nie ma tutaj zachowanego balansu pomiędzy jednym wątkiem a drugim. Bo to jest taka satyra oczywiście na współczesną politykę. Jacy ludzie dochodzą właśnie do władzy w jakimś momencie. Jak wygląda wywiad z taką osobą. No wszystko jest tak przewalone. Jakby Machulski chciał powiedzieć, jakie stanowisko zajmuje w ogóle w całej tej sprawie. Ale mówi, polityką zajmują się idioci i tyle. I akurat no to jest taka satyra kabaretowa. No bardzo tak. Kabaretowa, taka neonówka. To jest neonówka. Jeżeli komuś pasuje humor neonówki, mi nie. Ale jeżeli komuś pasuje, to myślę, że zaśmieje się kilka razy na tym filmie. Mnie niestety nie zdarzyło się ani razu. A co ta twoja kumpela chce zrobić z koroną? Oddać ją prawowitemu właścicielowi. Kazimierzowi Wielkiemu? Machulski tak bardzo zachłysnął się samym tym tematem, tak bardzo spodobał mu się temat tego, co mogło się wydarzyć z koroną Kazimierza Wielkiego gdzieś tam od któregoś tam roku aż do teraz, skąd ona się znalazła w Lublinie, czemu była w Hiszpanii i tak dalej, że nie wiem, 50% tego filmu to jest pani historyczka, która nam opowiada, jakie przygody przeżyła ta korona po drodze i dlaczego jest kurde Nathanem Drake'em wśród koron i co się działo po drodze. I wtedy mamy to ilustrowane takim teatrzykiem wręcz szkolnym. Oj. Takie tezy są zrobione, te scenki śmieszno-historyczne powiedzmy, żeby wytłumaczyć jakiś fakt,
powiedzmy, żartobliwie. I nijak się to nie składa i w dodatku w jednej z tych scen jest jednocześnie na ekranie Pawlicki i Roznerski. Najlepsze wykorzystanie aktora w tym filmie, moim zdaniem, to Pazura ucharakteryzowany na Popka. Babuś, czy to ty? Ty k***a, czy to naprawdę ty? A to k***a! Te soczewki w ogóle na kocie oko. Złote zęby. Oj, on jest gangsterem. Tak Pazura wraca do kina. Człowiek Pazura pojawia się w tym filmie w dwóch rolach, więc wypatrujcie. Teraz należy się 4 410 000 złotych. Czy coś w tym filmie naszym zdaniem się udało? No i właśnie tu mam problem. Ja mam jedną rzecz, która całkiem mi się podobała i uważam, że gdyby była lepiej napisana, to naprawdę by się sprawdziła. I dla mnie to jest duet Zieliński-Żurawski. Naprawdę tak jak za Żurawskim może nie przypadałam do tej pory, tak tutaj jako dycha dla mnie był spoko. Znaczy wiesz, no to są aktorzy, którzy mają jakąś tam charyzmę. No ten Zieliński też potrafi kilka razy fajnym żartem rzucić, ale one są tak monotematyczne. Tylko właśnie widzisz, bo chodzi o to, że to nie są jego żarty, tylko to są żarty, które są źle napisane. Gdyby nie scenariusz, to ten duet moim zdaniem by bardzo dobrze zagrał. No bo to jest tak, trochę masz poczucie, że oglądasz takie Chłopaki nie płaczą kolejne, albo coś takiego trochę gangsterskie. No, tylko naprawdę inteligentnymi gośćmi, nie? Wydaje mi się, że ostateczny wydźwięk, nie spoilując, tego filmu ma być feministyczny. Takie było w pewnym sensie założenie. No. Natomiast wszystkie bohaterki tutaj są potraktowane jak ozdoby ekranu i kompletne idiotki, którym wychodzi coś przez przypadek. Jak ja lubię tę robotę! Ja wam tylko streszczę sam początek filmu. Mamy tam scenkę, w której Olga Bołądź ucieka i jest jakąś właśnie skrzynką. Domyślamy się, że to pewnie jest ta korona. Wyrzuca ją, wsiada do pociągu. A potem oglądamy jakąś blond bohaterkę, która jedzie razem z dychą, czyli swoim ochroniarzem, powiedzmy opiekunem, i przez przypadek potrącają kobietę, czyli Olgę Bołądź, która wychodzi z kanału. Tuż obok więzienia, w którym zaczynają policjanci szukać jakiegoś zbiega, bo jest jakiś alarm. Nie, nie, ona na pewno nie uciekła z tego więzienia, zabierzmy ją do jej mieszkania, podwieźmy ją, bo ją potrąciliśmy. Od tego zaczyna się cała akcja. I później, jak dojeżdżałam do tego mieszkania, Agnieszka grana przez Domańską, mówi, że chce kupić to mieszkanie. Wiecie, od razu. Tak nagle. Nie ma nic podejrzanego. Po tych 5 minutach filmu one są już najlepszymi przyjaciółkami. Przed chwilą siedziała w samochodzie, potrąciła kobietę. 5 minut później są już najlepszymi przyjaciółkami. I spotykają się na herbatę, na kawę, ta robi remont i ta do niej ciągle wpada. I ja jakby nie kwestionuję tego, że to wszystko zrobione jest pod to, jak się ten film kończy. Natomiast jest to kompletnie niewiarygodne od samego początku. Jeżeli ktoś chce nam sprzedać dosyć konkretny twist, bo jakby jest on konkretny, no to trzeba uwiarygodnić to, co się dzieje do tej pory, a ostatecznie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Trzeba przede wszystkim stworzyć bohaterów, na których będzie nam zależało, a mi tutaj nie zależy absolutnie na nikim, tylko na braciaku, bo mi jest go żal, że musi grać taką rolę. Nie chwalmy skóry na niedźwiedziu. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Nie dzielmy. Nie. Łączmy. Odczułem, że Machulski lwią część filmu poświęcił właśnie tym historycznym jakimś scenkom. Temu, dlaczego korona znalazła się w Lublinie. A mnie to cholera nie obchodzi. Ja chcę oglądać tutaj w tym momencie jakichś bohaterów, jakieś relacje między nimi. Dlaczego temu zależy tak na koronie? Dlaczego tutaj dziewczyna chce wykupić mieszkanie i w jakiś sposób odciąć się od bohatera? Oczywiście to jest wszystko robione pod finalny twist, ale twist tylko i wyłącznie. I właśnie o to chodzi, że ta struktura jest zachwiana do tego stopnia, że cały twist, wszystko to, co działo się w tym filmie tak naprawdę, a co ma zupełnie inne znaczenie w finale, jest rozwiązany w 4 minuty. Mija tak i w ogóle ci to nie obchodzi. I przynajmniej mnie nie obchodziło. Nagle się pojawia twist i tak, aha. Nie, nie zakładaj jej, Kasiu. Są tu jakieś ambicje, ktoś chciał coś opowiedzieć, ale dlaczego przez, kurde, wcześniejszą całą część, przez, nie wiem, 70% oglądam Bruno Voltę chodzącego po muzeum, czy będącego u pani historyczki w domu i pani historyczka opowiada, o tak, mogło być tak właśnie, że ta korona się znalazła w Hiszpanii, ponieważ był tam jakiś Janko, który gdzieś tam ukradł tę koronę. I nagle są te wizje, psiu, psiu, psiu. Mnie zniszczyło w tym filmie absolutnie to, że on jest trochę z lat 90. Bardzo. Próbuje wszystkim pokazać, że jest bardzo współczesny. Jednocześnie wszyscy się zachowują, jakby internet istniał od roku. Jakby oszustwo internetowe, nie, to nie istnieje. To wszystkich to dziwi.
Znaczy ja mam wrażenie, że Machulski po pierwsze przeczytał jakąś fajną historyjkę w jakimś fajnym magazynie na temat tej korony Kazimierza Wielkiego i co mogło się z nią stać i stwierdził, o kurde, ale to jest super pomysł na film. Czy sprawdził, które miasto jest w stanie mu sypnąć hajsem i tam przeniósł akcję, bo to nie ma wcale dużego znaczenia, że to jest w Lublinie. No równie dobrze mogło być to mieszkanie kompletnie... W Zamościu. Tak u Wereśniaka, nie? Na placu. Wydaje mi się, że jestem zadowolony. I to jest właśnie Volta, moi drodzy. Z dużym optymizmem szedłem na ten film, ponieważ naprawdę spodziewałem się czegoś, powiedzmy, w stylu Vinci. Uwielbiam Vinci. Uwielbiam poprzednie filmy Machulskiego, szczególnie te z lat 80-tych, 90-tych. Ja może nie uwielbiam Vinci, ale uwielbiam Seks Misję. Killera do tej pory na niektórych tekstach płacze ze śmiechu, bo... Ej, Killera można oglądać bez przerwy. Leci w telewizji 5 minut i obejrzysz go do końca. I on po 20 latach się nie zestarzał, bo te żarty po prostu są w punkt. A ja jeszcze tutaj powiem o jednej rzeczy, mianowicie czemu ten film wygląda cholera jasna jak pełnometrażowy odcinek serialu z TVP? Nie wiem, kto był operatorem, ale... spieprzył robotę dokumentnie, moim zdaniem. Serio, naprawdę, to wygląda tak, jakby tam nikt nie miał pojęcia na temat tego, czym jest color grading, albo jeżeli chcemy stylizować zdjęcia, które rozgrywają się gdzieś tam w dawnych czasach, to mamy, kurczę, jakieś dziwne flary a la J.J. Abrams. Ale przy już... każdej, kurde, świeczce i dla żarówce. Mnie, nie, te rozświetlenia były jak z mody na sukces, bo to jest to rozświetlenie takie, wiesz, pudrowe. Dobra, nie przedłużając, lecimy z ocenami. Agnieszko. 1. Dla mnie to jest plus 1 z sympatii dla Machulskiego i z sympatii, no, powiedzmy, dla obsady. Właśnie u mnie jest tak, że z sympatii do Machulskiego to jest tylko 1, ponieważ najbardziej boli, kiedy zawiedziesz się na kim ci zależy. Naprawdę nie myślałem, że będzie aż tak nisko z Voltą. Byłem przekonany, że to będzie taki średniak, może będzie parę fajnych, no, zabawnych scen. Arcypaździerz to nie jest. No nie. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest aż tak tragicznie zły film. No nie jest dobry. No nie. Ale nie jest to poziom, powiedzmy, Porad na zdrady. To nie jest arcypaździerzysko. No nie. Niska ocena tego filmu wynika z tego, że to film Machulskiego. A wygląda, jakby to zrobił debiutant, który nie do końca wie, o czym chce opowiedzieć. To by było na tyle od nas. Dajcie nam znać w komentarzach, jak już usuniecie suba, dlaczego wam się podobał ten film i do zobaczenia. To Volta. Co to kurwa było? Zamieni zasady gry. Zatracam się. Co to kurwa było? W tej iluzji.